Myślałem, że już po nas. Hej, może zaczekasz tu chwilkę, a ja sprawdzę, czy wszystko gra. Chrzanić to. Tam jest łóżko, które mnie wzywa. Dobra, wygląda tak samo jak wcześniej. Co? Nie ma tu nic do zdjęcia. Ja tylko odpowiem na wezwanie. A, dzięki Bogu. Poczekaj, zgarnę motocykl i poszukam ci opatrunku. Poradzisz sobie? Tak. Dobrze. Podjadę do tego punktu, Niro. Powinni mieć jakieś sterylne bandaże i środki przeciwbólowe. Nie, zostawię tam mojej maszyny. Nie. Ja tam pójdę. Znaczy się pieszo, póki jest jasno. Hej, mam trochę amunicji, jeśli potrzebujesz. Jest w skrzynce przy drzwiach. Dzięki. Hej, nie ruszaj mojej strzelby. Buzer. No dobra. Trzymaj. Dzięki, bracie. Po prostu czuję się bez niej nagi. Z twoją ręką nie jest dobrze. Kurwa mać. Muszę znaleźć coś na jego rękę. Co jest, kurde? Buzer, nie śpisz? No, co tam? Właśnie widziałem, jak ktoś kręci się koło kryjówki. Czy co? Co tam robi? Nie wiem. Pójdę za nim. Sprawdzę, czy jest ich więcej. Biegą bez obioru. Nie zabiorę maszyny Buzera. Muszę dotrzeć do swojej przed zmrokiem.
Co znalazłeś? Tak jak mówiłem, ci włóczędzy, których widzieliśmy na jednym motocyklu, zaszyli się tu niedaleko. Ta, co ty nie powiesz? Dobra miejscówka to jakaś wieża strażnicza, jest siatka i w ogóle. Możemy ją zająć. Kurde, zajebiście. Jak się zrobi ciemno, wejdziemy tam, zajebimy skurwieli, a potem się rozgościmy. A, ale wiesz, że mają gnaty. Jeden z nich jest chyba pokiereszowany. Damy sobie radę. Tak? Pierdolcie się. Słyszysz coś? To już wszyscy. Musieli tu za nami przyjść. Sukinsyn. Wara od góry O'Leary. Boozer, znalazłem ich obóz. Tylko kilku włóczęgów, którzy chcieli zająć nam kryjówkę. A nie mówiłem? Pora pomyśleć o przeprowadzce na północ. Najpierw trzeba ogarnąć ci łapę. Potem pogadamy o ruszeniu w trasę. Idę do motoru. Bez odbioru. Cholerne świrusy. Cholera. Biegiem.
Pieprzony deszcz. Jak nie świruse, to zaczyna kurwa padać. Czemu tu ciągle pada? Gdzie ja jestem? Muszę być już blisko. Muszę się dostać do motocykla. Coraz bliżej. Muszę go znaleźć. No, dziecinko, gdzie ty kurwa jesteś? No w końcu, to tu go zostawiliśmy. Maszyna zniknęła. Kurwa! Niech cię, Copeland! Ej! Ty jesteś z obozu Copelanda! Nie mój motor, kurwa! Ej, stój, czekaj! Możesz, ty! Nie zabrałem ci maszyny! Ty słowo! Nie zabiję cię! Przestań uciekać! Jezu Chryste! Czekaj, Copelanda! Hej! Tylko mój motocykl! Nic nie zrobiłem! Możesz, kurwa! Dobra, to teraz cię zabiję. Buzer, jesteś tam? Tak. Masz swój motocykl? Nie. Ludzie Copelanda zdążyli go zgarnąć. Idę do jego obozu. Biegą bez odbioru.
Ten John, to ty? Jakiś skurwiel podjebał mi motor. Nie mam pojęcia, o co ci chodzi. Musisz pogadać z Mani. Dobra, właśnie do niego szedłem. Nie szukam dzisiaj kłopotu. Hej, Manny. O, dawno cię nie widziałem. Albo byłeś zajęty. Pracujesz ciężko, a dostaniesz wielkę. A przecież cię odbudzisz. No, cię odbudzisz. Czytałem kiedyś książkę. Zajęty, szuka naprawdę motocykla. Ja miałem czas na tych książkach w dalszych czasach. No, prowadziłem warsztat. Zajmowałem ją przeczytać mechaniką. Bycięcie mechaniką nie wymaga wielkiego spokoju umysłu. Próbuję bezrazować sposób ruchu, prawda, że się skupi na mianie czułka motocykla. Serio? O. Tego jak nie chcesz. Patrz na mnie. Dopiero co sobie wiedzieć, jak nie trudny zmysł sensu pójdą go w syfie, żeby zarzeć. Do tego zajeździ, tym pokojem ja wiedział o motocyklu. Tak mówię. Mówię ci. Znaczy, rozmarzyliśmy go. Nawet nie miał pompy palmowej, aby się przesadzał. Miałem pompy palmowej, tak jak tam. No tak, właśnie tak. Okej. Widzisz, kiedy byłem kubek, miałem na myśli... Tej kubku, żeby przywieźć maszynę. Wiesz, mi przekazali porządnie, czy co, cały czas miała się na pasę i... Pogadaj. Wiesz, jakie ludzie łzy w sercu mówią o różne rzeczy. Ludzie tak dbają o swoje. Póki gwiazda jest wyświetlona. Zazdrażę się. W jeziorze może nic nie ma. Papiery nie będzie trochę brąk. Będzie trochę raz na pola może sto stop. Będzie na rybie wiej. Będzie bębę. Chyba już nie wiesz, jak się dzieje. Jaka przyjeżdża wypolować ze starutki. Budowali pan młody niż wie. Błędny na dole dole i jazda. Czasami sami się tyle dzielę dziewczyzny, że nie mogli tego przejść. Z tego co wiem, kiedyś tak się zabawy nie legalne. Wiedziesz, ojciec na nowo był jedna. W konstrukcji świat stanów zwierzęczących. Tylko to, że nasze własne nas nie widzi. A nie racha. Racha i była wolność. Widziałem nas na Jona. Tak. Miał mi coś wiedzieć. Tak, mówisz. Ludzie tam tak, a coś nie czują pindik. Tak, chyba wiele, że znowu bym tego nie widział. To może tak. Najdzie go skrytkę i wróć dom do mnie. Jeśli tak zrobisz, wiesz, zobacz sobie co dalej. Motocykl, który tylko wchodził do tego kraju, a bo rozbrazania części. To zło, Didi. Zło. Będę dał na drodze. Fajna czapka. Co? Nie, ta. Trzymaj łapy przy sobie. Wyluzuj. Leon nosił taką czapkę, nie? Kup, przysięgam ci, że... Dosyć. Chcesz robić interesy w moim obozie? Musisz zrobić dla mnie parę rzeczy. Kołp! Kurwa. Okej. I tak tu jestem, więc czego chcesz? Co mi się podoba? Grupa włóczęgów napada na moje konwoje zaopatrzeniowe. Wprowadzili się do wieży radiowej na zachód od góry Olirii. To nie twoje podwórko? Nie moje, ale zajmę się nimi. Tak właśnie myślałem.
a... Cześć. Hej. Hej, nieźle. To wszystko. Okej, dobra. Do zobaczenia. Na razie nie mam więcej. Nie szukam dzisiaj kłopotów. O? To wszystko? Dobra. Dick. Czekaj, chciałem cię tylko przeprosić. Nie wiedziałem, słowo. Masz blade pojęcie, ile czasu spędziłem dłubiąc przy tym motocyklu? To był motocykl Wu-Chengów, Manny. No wiem. Wynagrodzę ci to, przysięgam. Zrobiłem coś nowego. To gówno nazywasz motocyklem? Wiem, to nie jest... Słuchaj, rozejrzę się za nowymi częściami. Załatwię to. Przysięgam. Dobra, co z moim customowym bakiem, Manny? Wiesz, tym, który dostałem od zmarłej żony. Za czymś takim też się rozejrzysz? Jezu, Dick, przepraszam. Zejdź mi, kurwa, z drogi. Co ty? Słuchaj, Manny, stało się. Ej, czekaj chwilę. Pozwól. Jezu, jakby to wokół motoru nie stało. Buzer, jest. Jesteś tam? Jest. Jak się trzymać? Jak ręka? Mówiłem, będzie dobrze. Dobra, no to podjadę jeszcze do punktu kontrolnego Niro. Poszukam tych sterylnych bandaży i maści czy czegoś. Jasne, dobra jak chcesz. Przejdę się, sprawdzę czy wszystko gra. Buzer, nie. Masz oparzenia trzeciego stopnia. Zostań tam i odpoczywa, jasne? Będę najszybciej jak się da. Może... W sumie chyba... Nie wiem, może... Przydałoby się coś na ten ból. Dobra, jasne. Spróbuję coś znaleźć, w sumie. Dobra, jest. Punkt kontrolny Niro. Teraz muszę znaleźć coś na tę jego rękę.
Generator. Musi tu gdzieś być jakiś generator. Nie, tutaj nie. Benzyna. Bingo. Mam cię. No to jazda. Chyba wystarczy. No dawaj, sukinsyno. Działaj, działaj! Tak! Sterylne bandaże. Gdzie oni mogli trzymać coś takiego? Nasza jednostka szykuje się do ewakuacji. Dosłownie kilka minut temu dowiedziałem się, że nasza praca tutaj to strata czasu. Całe setki zarażonych nadchodzą tu autostradą z Ferły. Nie powstrzymamy ich. Przejęli dwóch tygodni. Wycofujemy się! Dobrze, już idę. Wycofać się! Nie! Czekaj! Nie, oni nic nie zrobili przed nami.
Trzeba było się zmyć z kumplami. Witaj w moim świecie, głupi sukinsynu. Tak, sterylne bandaże. Właśnie tego potrzebuję. Teraz muszę tylko podrzucić to buzerowi. O, witam. Co to takiego? Sprzęt Niro? A, nie jestem pewien. Iniektor? A, w sumie czemu nie? Akurat miałem szczepić się przeciwko grypie. Buzer, jesteś tam? Buzer, niech cię szlak, odpowiedz. Nie odpowiada, gdzie on polazł. Chcę ci za przewrócenie. A znasz tych ludzi? Bo załatwienie radia wolną ręką wygląda na osobiste porachunki. A żebyś wiedział, że osobiste. Należeli do mojego obozu, bo chyba nie spodobały mi się zasady zakazujące kradzieży, gwałtów, zamówstw. Ja po prostu mi dość twoich bzdurnych teorii spiskowych. Sędzio, bez odbioru. A, jeszcze jedno. Wygląda na to, że kiedy dali nogę, ukradli kilka karabinów i strzel. Uważaj na się. Jezu, kop, dzięki za ostrzeżenie. Robię co mogę. Bez odbioru. Robisz co możesz, sukinsy. Nie wygląda najgorzej. Dobra. Hej, Buzer, wiesz, znalazłem ci coś na łapę. Buzer? Kurwa. Buzer! Hej! Kurwa, masz! Kurwa, Dick. Mogłem ci ostrzelić ten głupi łeb. Słuchaj, poczekaj. Daj obejrzeć rękę, dobra? Nie, zostaw. No już, pokaż mi ją. Tam, dobra! Kurwa. Tylko Dick. Dzięki, bracie. Ja wyjdę z tego, nie? Nic mi nie będzie.
To się przyda. Zerwałeś mu generator i zerwałeś połączenie radiowe, tak? A żebyś kurwa wiedział! Teraz nikt z nas nie musi słuchać tych bzdur! Już nie radio wolny Oregon, tylko Oregon wolny od Copelanda! Kretyn jesteś, wiesz? Co? Myślałeś, że wrócić do władzy? Ty. O co ci chodzi? Chujek już pewnie wyznaczył nagrodę za twoją głowę. A teraz już wie, gdzie jesteś. Cholera, nie pomyślałem, że... Chociaż raz w życiu powiedziałeś coś z sensem. Nie pomyślałeś. Nie pomyślałeś, kiedy przyłapali ci na kradzieży ryb, albo kiedy zatłukłeś tamtego gościa. Wpieprzałeś te ryby razem ze wszystkimi!
Jezu, Bill! Nie wiedziałem, że je ukradłeś i zabiłeś człowieka. Cope obciął nam rację, Ray i ja nie mieliśmy pojęcia, my... Zachowaliście się jak dwa debile, a teraz popatrz na to. Było nam całkiem dobrze. Tak, Cope to głupi sukisyn, ale mordercą nie jest. Przykro mi, Joe. Jakie przykro? Jak Cope kogoś przyśle, dopiero będzie przykro. Czyli co? Wracamy tam i zajebiemy tego dupka, tak? Jezu, Bill, weźcie mi tam. Tak, pytam. Co tam? No, cześć. Kurwa, co jest, o co chodzi? Co jest? Tu koniec? To ci się już nie przyda.
Jezu, kop. Ile ludzi udało ci się wkurwić? Miała naboje, to już bym nie żył, prawda? Bardzo proszę. Nie strzelam do kobiet, jeżeli mam wybór. No to mam wybór? Ja nic nie mam. Nie mam się gdzie podziać. Jezu Chryste. No dobrze. Zobaczmy, czy mieli gdzieś tutaj. Idziemy do bunker. Tak, tu jest. Co to? Mapa? Notatki? Dobra, nieźle. O proszę, schemat. Dick, jesteś tam? Pewnie nic takiego, ale słyszałem chyba dźwięk motocykli. Gdzieś tam na górze. Właśnie oczyściłem wieżę radiową dla Copelanda. Sprawdzę, czy coś widać z góry. O, przymknę tylko na chwilę oczy. Załatwić sprawę.